Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Okrąg wpisany w trójkąt prostokątny ABC jest styczny do przeciw prostokątnej AB w punkcie K, czyli tutaj jest styczny. Wiadomo, że AK ma długość 4 jednostek, KB ma długość 6 jednostek. Naszym zadaniem jest obliczyć promień tego okręgu, czyli chodzi nam o taką długość, o ten promień. Czyli tu idzie promień, tutaj idzie promień. I tutaj jeszcze idzie nasz promień. Zobaczmy, ponieważ ten trójkąt jest trójkątem prostokątnym, no to tutaj mamy kąt prosty, prawda? Promień zawsze pada pod kątem prostym do punktu styczności, czyli tutaj też mam kąt prosty. I tak samo tutaj mam kąt prosty, zatem jeśli tu, tu i tu mam kąt prosty, to i tutaj musi być kąt prosty. Czyli zobaczmy, co otrzymamy. Otrzymujemy kwadrat, tutaj jest promień, tu jest promień, tutaj będzie promień ten odcinek stąd dotąd i tutaj też będzie stąd dotąd promień. Dodatkowo, korzystając z twierdzenia o okręgu, który jest styczny do kąta, my wiemy, że odcinek AK, czyli ten odcinek, jest takiej samej długości jak ten odcinek, stąd dotąd. Czyli jeśli tutaj są 4 jednostki, to i tutaj są też 4 jednostki. Analogicznie w tym miejscu, KB. Zobaczmy, jeśli w KB jest, ma długość 6, to odcinek B, powiedzmy, nie wiem, niech tutaj będzie BP, też ma 6 jednostek długości. Zatem zobaczmy, teraz zastosujemy twierdzenie Pitagorasa, żeby policzyć długość promienia. Czyli co piszemy? Piszemy, że tak, że odcinek AC do kwadratu plus CB do kwadratu da nam BA do kwadratu, czyli twierdzenie Pitagorasa. No zapiszmy to. AC, co to jest AC? Nasze AC to jest 4 dodać promień do kwadratu. Dodać. Nasze CB kwadrat to będzie 6 plus promień do kwadratu. I to ma się równać odcinkowi AB do kwadratu, no AB do kwadratu to jest 4 plus 6, czyli 10 do kwadratu. No i mamy równanie kwadratowe z jedną niewiadomą, które należy rozwiązać. No to 4 plus R do kwadratu, korzystając ze wzoru skróconego mnożenia, to będzie 16, dodać 8R, dodać R kwadrat, dodać 6 plus R do kwadratu, to będzie 36, dodać 12R plus R kwadrat, równa się 10 do kwadratu, czyli 100. No i uporządkujmy sobie to równanie, czyli mamy r kwadrat plus r kwadrat to jest 2r kwadrat, 8 plus 12 to jest 20 promieni, 16 plus 36 to jest 52, odjąć 100 to będzie minus 48, równa się 0. Dzielimy sobie stronami przez 2, czyli mamy, że r kwadrat plus 10 promieni minus 24 równa się 0. Teraz deltę podstawiam. Delta to było b kwadrat minus 4ac, czyli u nas b kwadrat, czyli 10 do kwadratu, odjąć 4 razy a, czyli razy 1, razy c, czyli razy minus 24. To się równa. 10 do kwadratu, czyli 100, minus i minus daje plus 96. Nasza delta to jest 196. Pierwiastek z delty to jest pierwiastek ze 196, czyli 14. Co dalej? Liczymy sobie miejsca zerowe R1 i R2. R1 to jest minus B, odjąć pierwiastek z delty na 2A. R2 minus B plus pierwiastek z delty na 2A. No i liczymy sobie długości promieni. Czyli dobra, nasze R1, co to jest? Będzie minus B. Nasze minus B to będzie minus 10, bo B to jest to, co stoi przy R. Czyli mamy minus 10, odjąć pierwiastek z delty, czyli odjąć 14, podzielić na 2a, czyli na 2. Mamy minus 10, odjąć 14, to jest minus 24, podzielić na 2, to jest minus 12. Zobaczmy, że promień nie może mieć ujemnej długości, czyli to jest sprzeczne. To wykreślamy. No i drugi możliwy promień to jest minus b, czyli minus 10 plus 14 na 2a, czyli na 2. Mamy 4 na 2, czyli 2. Promień ma długość dwóch jednostek i to jest odpowiedź.